Witajcie, mężczyźni, z tej strony Travel, w kolejnym odcinku z Hardzone 4 na odgrycji Case Redux jako syndykat Ameryki. Jako, że już udało mi się wykonać ten cel narodowy, to od razu rozpocznijmy naszą wojnę. I pytanie jest takie, czy naprzeciwko nim nie będziemy wypowiadać. Więc w głównej mierze przygotowywałem się na to, żeby po prostu być gotowym na tą wojnę. Widzę, że nam się udaje. Czy rozstawił się ten, to co chciałem, czyli że dosłownie ten port. Nie widzę go nigdzie, więc nie wiem, czy się rozstawił. Dobra, ale udało nam się z Easy tutaj przejść, więc to nie powinno być jakieś problematyczne i dosłownie pokonaliśmy ich. Wow. Szybkie to było? No i w sumie przyjemne. Więc tak, tutaj już zrobiliśmy, teraz to po prostu wejdziemy na granicę i no i wszystkich tutaj załatwimy, więc to nie będzie jakieś mega trudne. Tych wyślemy z powrotem tu, niech ćwiczą, bo potrzebuję, żeby mieli doświadczenie i tak naprawdę tutaj mamy kolejne fabryki dla nas, a dla nas to nawet nie wiem, czy to jest jakieś mega ważne. Czy jest coś tutaj, co byśmy chcieli? Może to byśmy chcieli. No, na pewno na ciężarówki będziemy chcieli pozmieniać na to, więc trochę to wejdzie nam. Tutaj sobie w takim razie wdrożę to. No i zaczynamy. Tutaj jeszcze oczywiście niech tam nam wejdą wszystkie dywizje. Jest wojny. No i nie powiem, to będzie... Będzie prościzna. Akurat jak się wejdzie na ich teren, to już nie jest to jakieś mega trudne. Bum. Pas. Dajcie nam wszystko. I koniec. Czy coś mamy problemy z paliwem? Raczej nie, jeżeli mamy 1000 ropy naftowej. Dobra, w takim razie co tutaj mamy za decyzję? Develop rebuild. Więc tak, odbudujmy Alaskę. I poczekajmy chwilę, jak tutaj jeszcze nam się Haiti włączy. Okay, już tutaj mamy. Jeżeli chodzi o to, to w sumie ja dostałem wcześniej jakieś eventy związane z tym i mi się odblokowywały. Wydaje mi się, że to normalnie rzecz biorąc byłoby, jeżeli chodzi o odblokowywanie. No ale tutaj oczywiście wyzwolimy sobie te wszystkie. Tutaj wszyscy są... szczęśliwi. Oj, się nam zaczęły produkować dywizje. To bardzo chętnie sobie wezmę. Tu sobie zrobię armię trenującą się. Tutaj wszystkie mamy dywizje wytrenowane. No i co tam kolejne mamy? Oprócz tego, że to się robi, że Master of the West. Mamy tutaj oczywiście to. Kolumbię, Wenezuelę i Ekwador. Więc myślę, że przeciwko Wenezueli możemy zacząć robić jakiś desancik. My tutaj nie mamy żadnych granic, więc... A nie, mamy granicę. Okej. Więc wysyłamy. To nie są jakieś medale mają, ale wiadomo, że medale nic nie, dla nas nie znaczą. Nie mamy siły politycznej, żeby je wykorzystać. No i tak naprawdę... No, budowa naszej armii będzie polegała w sumie na tym, że powinniśmy ją modernizować w głównej mierze. Też będziemy musieli sobie zacząć produkcję czołgów jakoś zwiększać, co nie jest zbytnio tanie. Ale po pewnym czasie powinniśmy sobie poradzić. Tutaj jest napisane, że Hawaii. Mamy oczywiście to Puerto Rico, mamy to Unite, ale to oczywiście nie jest nam potrzebne, bo już mamy to zrobione. Mamy siłę polityczną, więc zobaczmy, co możemy porobić. Więc tak, możemy dokończyć to. Możemy jeszcze zrobić o te dwie decyzje. Możemy zaprosić Guringię. Więc zaprośmy. I co tam jeszcze mamy? Możemy oczywiście rekrutować, ale jak mówiłem, tutaj oczywiście włączamy sobie. I potrzebujemy więcej tego. Więc teraz to, co bym sobie zrobił, to tutaj mamy to zrobione, więc możemy wrócić tu. Tutaj, ale myślę, że lepiej najpierw się zajmie tym
Więc zobaczmy, co to jest za zadanie oraz wrócimy do tego, jak sami widzicie, tutaj mamy trochę sporo tych tak naprawdę rzeczy niezrobionych, więc musimy sobie dokończyć, na przykład już ostatni karabin sobie wziąć, mamy 8 poziom tego minął, więc zobaczmy sobie, jak to wygląda. No, zostały nam 3 badania do tego, żeby zrobić. Jak wygląda tutaj ten karabin? O, no, koszty produkcji trochę są duże. Tak, nawet nie wiem, dlaczego to ciągle tak się robiło. Ja po prostu jestem zaskoczony. Jeżeli chodzi o to wydaje mi się, że to jest nawet fajnie nam wyszło. Jesteśmy już na ostatnim ulepszeniu. Więc zobaczmy, co tutaj jeszcze dalej możemy porobić. Jakieś takie rzeczy. Tutaj no już się czas nam zaczyna ewidentnie, ale tutaj możemy sobie zacząć to robić. No i na razie mamy to zrobione, teraz tylko czekamy sobie, jak to się nam wykończy. O, się nam zrobiło z tym. W takim razie co tam możemy sobie porobić? No ale tutaj tu na razie nic nie róbmy. No, ten armor car, ale wiadomo, jak to jest. Może sobie wypadajmy nieco i byśmy sobie zrobili, nie wiem, template. Template z dywizjami Marines Commando. Zobaczymy, jak to będzie z tym. Sobie jeszcze weźmy oczywiście tutaj support, anti-tank. Co tam jeszcze? Żeby motorize, sobie damy to pioneers. Dodajmy w takim razie tych też. I nie wiem, anti-air, może nie logistics, możemy sobie dać i 3. Jeżeli sobie dodamy tych, to oni już nie będą nadal. Gdzieś tutaj jest taka ikonka, o, jest tutaj. Czyli jeżeli dodamy tych, to oni będą nadal? Będą nadal. Okej, okay, więc sobie ich dodamy. I się zacznie ich produkcja w takim razie. Zobaczmy. O Jezu, 30 dywizji? Nie. Aż tak dużo tego to nam nie jest potrzebne. Piętnaście dywizji, ale dziwne, że aż tak dużo można ich porobić, więc tak, oni niech się tutaj utworzą. Możemy im jakiś taki lepszą nazwę dać. Mamy tutaj coś do Marines? No właśnie, możemy dać te Marines. Ale naprawdę ich jest sporo. Tutaj Tawet Anti-Tank, no to w sumie mamy tego, więc na razie nie dołączamy do waszej wojny, ale jesteście nami frakcji. Więc, ale Gringa jest duża. I walczy, w sumie walczy tutaj z tym, więc nie jest aż tak źle. Ok, mamy to zrobione, więc w takim razie zróbmy to i zobaczmy, co to znaczy dokładnie dla nas. Możemy po prostu wypowiedzieć wojnę od razu. No i powiem, podoba mi się, tylko że oczywiście z Meksykiem mamy taki problem. Ten. Dobra, więc jeżeli możemy sobie zapłacić, no to zapłaćmy i zaatakujmy Wenezuelę. Ona jest w frakcji z Kolumbią od razu. Jest tak, dwa w jednym. Więc tak, oprócz tego to jeszcze wezwijmy do wojny o tych. Bo dosłownie potrzebujemy was. A naszą flotę by się przydało tutaj rozstawić. Żeby ona jednak ustawiała wszystko. A, ty to nie masz nawet nic. Jesteś jednym statkiem. No pytanie jest, czy ja tutaj mam wszystko ustawione. To wszystko jest tutaj ustawione. A nie. Widziałem, że ten trochę mnie oszukuje. Dobra, jesteśmy w wojnie. Tutaj nie wszystkich musimy wzywać. Newfoundland jest śmieszna trochę.
Dobra, więc tak, w głównym mierze to musimy się przebić przez tych. Sami widzicie, to nie jest takie miłe. No, trochę tutaj mają tych dywizji. No, w takim razie po prostu robimy sobie desancik. Najlepiej na stolicę. Tutaj widzę, że udało nam się zrobić. Już prawie jesteśmy na samym końcu. To jest aż dziwne, że już prawie cały zrobiliśmy. Nigdy mi się nie udało całego zrobić. Dobra, na razie widzę, że tutaj nic się nam nie uda, więc poczekajmy chwilę. Ogarnijmy sobie to. Widziałem tam Churchilla, więc nie oszukacie mnie. I możemy sobie gdzieś fabryki porozstawiać jakieś. Widzę, że tutaj już powoli nie mamy miejsca, więc prześlijmy część fabryk na te ciężarówki. Możemy też na to trochę przesłać. I w sumie możemy też zacząć produkować, nie wiem, jakieś samoloty, które mają więcej sensu. Na przykład ten. Okej. I oprócz tego jeszcze musimy sobie oto ulepszyć, bo zauważyłem, tak, koszt, ale za to lepsze statystyki. Artyleria. No, czasami po prostu to wchodzą lepsze statystyki i nic więcej, więc też jest ciekawe. A to jest chyba pojedyncze ulepszenie, tak? Tak, to jest dosłownie pojedyncze ulepszenie, więc mogę mieć mega ulepszenie na jedną rzecz. W takim razie tutaj zmniejszmy sobie. I zacznijmy sobie od nich importować. Od tych też zacznijmy. No i na razie czekamy. Niestety. Na tym się skończyło, że musimy czekać, jak tutaj wszystko się ogarnie nam. Na razie nie dołączajmy do tej wojny. Nie sądzę, żeby to w ogóle nam się opłacało. Mamy gdzieś lotnisko jakieś? Albo możemy po prostu wybudować gdzieś lotnisko? Tutaj możemy wybudować lotnisko jakieś. Bo chodzi o to, żebym po prostu wziął swoje samoloty z tego lotniska. Jak ostatnio. Nie pamiętam w ogóle. Nie znam się na tym, więc nie pytajcie się mnie. Widzę, że się nie opłaca nam tutaj lotnisko. Więc musimy sobie gdzieś indziej je stawić. W takim razie lotnisko sobie postawimy tutaj. I musimy poczekać te 92 dni, ale nie sądzę, żeby to było jakieś mega dobre dla nas. Może to się źle skończyć. Teraz też pytanie, czy powinniśmy produkować dywizje, bo dosłownie one nic nam nie dadzą, więc możemy sobie usunąć produkcję, poczekajmy sobie na tych Marines, a tych... Ja sobie po prostu podzielę rozkazy, sobie nowe rozkazy porobili. Nie mogę wziąć połowy tej dywizji i przenieść. Nawet nie wiem, co się stało z tym rozkazem. Okej. Okay.
A coś się ewidentnie zepsuło. Okej, weźmy jeszcze ten rozkaz. Sobie go też podzielmy. Niech oni wylądują tu. I już mamy ładne kilka rozkazów. 23 dni. Okej. Dobra, co tutaj mamy za decyzję? To w sumie możemy podjąć. Kolejny raz mamy jakieś tutaj takie typowo mało ciekawe rzeczy i mnie to trochę denerwuje. A tutaj coś pod to. Co nie mamy żadnego, żeby sobie podpiąć Mio, ale możemy sobie wybrać. Widziałem już w jednym modzie już są zmiany, że dodali coś, żeby właśnie było pod to, dlatego że jest trochę Mio, które dosłownie nie... Że dosłownie niektóre Mio nie mają znaczy się niektóre technologie nie mają Mio i to jest denerwujące. Okej, wybadane. A dalej tutaj jeszcze nie. Musimy badać to. Okej, widzę, że coś tutaj się zmieniło. To może nie być aż takie dobre obecnie. Dobra, w takim razie weźmy sobie to. Bo zobaczmy sobie jeszcze 10 dni. Dobra, 10 dni. Wysłałem tych. Nie mają taki... Trochę tak, trochę nie. Pytanie jest takie, czy my możemy przesłać już część samolotów tutaj. Możemy sobie przesłać część samolotów, ale chyba nie, większość nie jest w powietrzu. Jest w powietrzu. Okej, nie zgadzamy się na to, co oni tam mówią. I dosłownie tyle. Więcej już nas to nie obchodzi. Dobra, dalej co tutaj mamy? Mamy już tutaj do zrobienia, więc sobie zacznijmy robić. I w sumie możemy już zdesantować się, więc tak, wy zamieniajcie się na tych. Bum, bum. Już na czerwono się zamienili. Ale dosłownie się zdesantujemy w wszystkich tych regionach. Jak to wygląda z tym? No nie powiem nawet im, nie organizację niszczymy, im po prostu niszczymy ich jednostki. Tak. To się kompletnie zepsuło, więc nawet nie wiem, czy coś to robi. Okej. Karabiny. No, oczywiście coś się stało, że... to nie, bo to jest zepsute. Szczerze, dosłownie musimy dosłownie tych aneksować, żeby to zadziałało. Jak się nazywacie? NFL. Annex NFL. Już mnie nie będziecie nękać. Okej, mamy już wszystko. Tak. Okupacja militarna. Dobra, może wróćmy tutaj, bo szczerze powiem, to jest ważniejsze niż to. O, i się nam zrobiła nasza armia. Mamy jakiegoś fajnego gościa do tego. Mamy tutaj trochę popsutą flagę. Mamy jakieś komando dosłownie? Dosłownie mamy koma. Teraz tak sobie przyglądamy i dosłownie jeden gość mi ma akurat takie trajty dla nas. Okej. Okay. Co tutaj jest? Recruit. To wiadomo, co oznacza. Oznacza to, że po prostu mamy wyłączyć to. I pytanie jest takie, co jeszcze możemy zrobić? No, na razie się mamy bronić. Raczej w obronie to będziemy znakomici. Ale musimy jeszcze tutaj port zdobyć. Ojej. Tutaj zdobyliśmy port dosłownie. Boom. I żegnajcie. Adios.
Wiem, że to nie jest chyba ten region, ale... No chociaż nie, chyba to jest ten region. Okej, czy coś tutaj ciekawego jest? Możemy ulepszyć sobie artylerię, bo to jest chyba już ostatnie ulepszenie pod artę. To jest... Dostanie ulepszenie pod artę, czyli po prostu coś dla arty i tylko. Okej. Gdy to włączymy, czy będziecie mieć jakieś decyzje? O, mamy. To jest dziwne. Szkoda, że nie robiłem wcześniej, ale i tak to jest żadne minusy. Okej, 3% war supporta wszyscy uwielbiamy. To jest dosłownie najważniejsza rzecz na świecie. Dobra, zróbmy sobie kolejne Marines. Decyzje. Dosłownie nie wiem, muszę czytać sobie to. Syrenaika. Nie możecie po prostu robić raz, ale porządnie. To. Już miałem dobry rozkaz, tylko że oczywiście musiałem go zepsuć. To też nie są jakieś, że tak powiem, dobre dywizje, bo one są mega napakowane, więc one na te tereny są słabe, ale musimy po prostu mieć jakieś dywizje. Większość będzie umierać, ale za jaką sprawę? Za ważną sprawę. Okej, co tutaj jest? Dosłownie dostajemy... Irlandzka rewolucja polegająca na tym, że my za ich zaatakujemy. No nie powiem, ciekawe. Dobra, w takim razie weźmy sobie to. To jest praktycznie dla nas w ogóle nic nie daje, ale sobie weźmy w takim razie. I nie wiem, tutaj sobie kolejny samolot sobie zróbmy. Mamy ten. Dobra, że są te... O te rzeczy. Że teraz ja już nieco bardziej je rozumiem. Wcześniej trochę nie rozumiałem, jak to wszystko działa, ale... Teraz już na pewno nieco bardziej rozumiem, jak to działa. To mi się podoba, że wreszcie coś potrafię zrozumieć. No a jakie mamy Wargola przeciwko Aquadorowi? Nie powiem ciekawym, ale... Ale zobaczymy. Nie dosłownie mają stolicę w najbardziej denerwującym punkcie na świecie. Ale nie mają stolicę w górach, no. Dobra, tutaj mamy przeciwko nim zrobione, więc możemy odpalić. Przeciwko nim robić i robić kolejne ulepszenia. Ci dosłownie nie mogą się przebić przez tych. To jest trochę jak jakiś żart. Dobra, dajcie to. A, zapomniałem, że możemy zmienić nazwę. Kiedyś to dodali, ale dosłownie to nie jest jakieś intuicyjne i to jest właśnie najgorsze z tym, że to nie jest konkretnie intuicyjne, że nawet ja już zapomniałem, że coś takiego jest. Okej, złapali mi agenta, więc możemy kogoś wysłać. Ale kto złapał nam agenta? Tak. A my złapaliśmy agenta. Dobra. Może się wreszcie udać tym przebić. Dlatego jak ktoś mi napisał, żebym zaczął zmieniać w swoim modzie cieśniny, to ja w sumie się z nim zgodziłem i zacząłem to robić. Dosłownie, cieśniny są najgorsze. Cieśniny to jest coś w rodzaju takiego... Może jednak... Ej, my mieliśmy granicę. Boli. Boli, kiedy dowiadujesz się, że masz granicę lądową. Zapomniałem się o tym kompletnie. Dobra, w takim razie wy możecie wrócić, bo dosłownie to nie wasza wojna. I po prostu będziecie ćwiczyć swoje dywizje, a ja będę powoli pokonywał Kolumbię. Chciałem powiedzieć Boliwię, bo zapomniałem, gdzie to są państwa. Okej, więc tak, jak to wyłączymy, czy mamy jakieś... O. Tak, typowe pytanie, czy jak wyłączymy to, czy będziemy mieć nadal jakieś decyzje? Nie. O, ciekawe. Dobra, szybko to schodzi. Tak naprawdę w sumie trochę zbieram na te 200, bo te 200 mi się podoba. Żeby dostać te kory na tym wszystkim. To jest naprawdę, no nie powiem, fajna decyzja, tylko że jest taki problem, że to będzie trwało rok. Więc szkoda, że ja na samym początku tego nie widziałem. Teraz to będę musiał czekać lot. No i zobaczcie, no fajnie, dosłownie prawie
całą Kolumbię musimy pokonać, dlatego że mają zapewne jakiś... Zapewne jakiś mieli ideę do tego. Dobra, dawajcie flotę swoją. Cała wasza flota jest teraz moja. Ahaha. Okej, bierzemy wszystko, dlatego że nikt inny nie ma prawa do tego. Co wymyśliliście, że wam coś oddam? Już wy dosłownie nic nie zrobiliście dla nas. Okej, więc szybko zaatakujemy Ekwador i będę na tym kończył odcinek. Mamy jakieś bonusy tutaj? Nie widzę, żebyśmy mieli. Okej, w takim razie wreszcie przechodzimy do najważniejszego drzewka, drzewka Capone. Tak. On jeszcze ma 4 lata życia. Ogólnie czytałem sobie na jego temat i, że tak powiem, no trochę smutna była jego śmierć. Czy coś tutaj mamy? Mamy to. Okej. No. O kurde, już jest 6. Czy możemy sobie ulepszyć ciężarówki? Nie, nadal nie możemy sobie ulepszyć ciężarówki. Ale za to możemy sobie ulepszyć dywizję, że będą mieli, miały ciężarówki. Mohohoho. Ciężarówki. Bum. I oprócz tego, czy... Nie wiem, dlaczego to zostało. Czy możecie ćwiczyć... Wy też? Długo zajmuję wam ćwiczenie. Okej. Okay. Tutaj mamy kolejny mechanized, to mi się podoba, ale tutaj już nie musimy sobie robić, będziemy robić tutaj 8 poziom do tego, a tak naprawdę powiem szczerze, że powinienem sobie coś innego wykorzystać, tylko że tak naprawdę nie ma znaczenia, bo inne rzeczy nie są jakieś ważne, bo tutaj mamy tylko ulepszenia, takie z 5 ulepszeń do tego, a reszta to takie w sumie nic nie ważne, nie jest jakoś mega ważne to. Okej, widzę, że gumy nie mam. Dlaczego mam tak strasznie dużo gumy? A może dlatego, że mega dużo ciężarówek zaczęliśmy produkować? A, nie, to nie jest nasz. Dlaczego tak dużo mamy na plus? Czekaj, czy my powiedzieliśmy komuś wojnę, że oni mieli... Nie, chyba wezwaliśmy wszystkich do wojny, na przyszły przypadek. Oby to się źle nie skończyło dla mnie. Ale no, stolice mają w górach, no to trudno... Trudno by było tam to zrobić. Ale to, co bym chciał jeszcze, to może mi się uda... Mają tam lotnisko. Joj, ich jedyne lotnisko ukradliśmy i teraz możemy wykorzystać to. Wiem, że to nie jest... 2000 samolotów raczej to nie jest lotnisko na 2000 samolotów, ale trochę wykorzystamy. No oni innych samolotów nie mają, więc... a co my tutaj mamy? Wenezuelę? Tak, wyzwolmy. Tak, wyzwolmy. O, mają... Chciałem powiedzieć kurczaka, mają kogutę. Nie wiem dlaczego mnie to bardziej bawiło słowo kogut niż kurczak, to co powiedziałem, ale okej. Okej. Dobra. Mnie to jakoś nie interesuje, ale dobrze. Dla mnie ważne jest, czy już powinniśmy coś robić w tym drzewku, czy... Czy w sumie możemy zrobić? No, Ekwador. Bum, bum, bum. Dawajcie flotę. I swoje wszystkie tereny. Dobra. W takim razie ja tutaj jeszcze zacznę sobie sprawdzać, co możemy. To akurat są decyzje mordercze, więc może lepiej je sobie wyłączmy, żeby przez przypadek nie włączyć. Ale tak, no jak sami widzicie tutaj... Powoli się nam wszystko ustawia. No ładnie jak na razie wszystko wygląda, więc mi się tam podoba. Już dużo generałów mamy na 30 dywizji, co jest sporo. Mamy tutaj oczywiście trenujących się no, Marines. No ale po pewnym czasie powinny się wytrenować. Okej, więc to wszystko z tego odcinka, bo z wami Trachol. No to cześć!